Witam Was serdecznie na kanale Pathfinder. Dzisiaj zaprezentuję Wam grę The Walking Dead sezon pierwszy od studia Telltale Games. Jest to gra osadzona w uniwersum właśnie świata The Walking Dead. Na pewno kojarzycie seriale takie właśnie jak The Walking Dead czy też Fear The Walking Dead. Gra jest osadzona w tym samym uniwersum. W tej grze wcielamy się w Lee Everetta. Jest to właśnie były nauczyciel historii, który właśnie zostaje transportowany do więzienia w trakcie właśnie początków gry, gdyż nagle zdarza się pewien wypadek i gdy właśnie się budzi z kolizji tego wypadku, odkrywa, że właśnie funkcjonariusz, który go wiózł, został właśnie zarażony wirusem i zaatakował właśnie Lee Everetta. I od tego czasu właśnie Lee zaczyna poznawać ten świat i co się z nim stało. Świat naprawdę zmienił się nie do poznania. W grze naprawdę będziemy mieli też do czynienia z wieloma właśnie wątkami zombie, czy to właśnie wątkami ludzi, którzy będą też nam zagrażać, i okaże się właśnie też, że ludzie potrafią być właśnie bardziej i gorszym zagrożeniem niż właśnie zombie. Wszystko będziecie mieli pokazane w grze. W grze będziecie mieć też do czynienia z Clementine. Clementine jest to pewna dziewczynka, która ma 12 lat i właśnie w tym uniwersum, w tym świecie, w tej grze będziemy mieli za zadanie ją się opiekować, którą właśnie znajdziemy. Będzie tutaj pokazane właśnie ta relacja Lee i Clementine. Jest to trochę podobne jak w grze The Last of Us. Tam mieliśmy do czynienia właśnie z Ellie i Joelem, a tutaj właśnie Lee i Clementine. W grze też mamy mnóstwo właśnie takich decyzji moralnych do podjęcia, czy to właśnie kogo będziemy musieli oszczędzić, kogo będziemy musieli poświęcić. Nie zabraknie tutaj różnych moralnych decyzji, które mogą właśnie w naszych głowach zawrócić, tak? Bo gra naprawdę pozwala na podjęcie różnych decyzji, czy to właśnie bardziej kontrowersyjnych, która właśnie nasza grupa będzie później na nas zła i będą tego jakieś konsekwencje. Praktycznie każda decyzja podjęta w tej grze ma jakieś swoje konsekwencje i zalety. Tego tutaj nie brakuje. W grze macie również też do dyspozycji wiele takich interaktywnych rzeczy. To jest gra typu point and click. Będziecie mieli czasami takie etapy w grze, gdzie będziecie mogli sobie pochodzić po danych lokacjach i tam będziecie mogli właśnie sobie obejrzeć różne rzeczy. I to też właśnie jest taka alternatywa, taka odskocznia od tych ciągłych podejmowanych decyzji. Gra jest też w formie właśnie takiego filmu interaktywnego, jak widzieliście. I tutaj właśnie twórcy poszli w taki zabieg. Moim zdaniem jest to bardzo fajnie zrobione i to jeszcze ta komiksowa grafika dodaje też temu wszystkiemu uroku. Naprawdę mi się to podoba. Lubię właśnie w grach tego typu, że możemy właśnie kształtować swoją postać tak jak my sobie to życzymy, a nie tak jak właśnie fabuła nam to nakazuje. Tutaj możemy być też takim właśnie bardziej złym, który ma właśnie za nic ludzkie życie człowiekiem, lub po prostu możemy się opiekować każdym z naszej grupy członkiem. Możemy tutaj właśnie jak chcemy, tak? To właśnie podejmować takie decyzje, jak one są właśnie zgodne z naszymi poglądami lub po prostu tak, jak wy chcecie, nie? Jak jest to wam dla was ciekawe. W grze też jest naprawdę fajna ścieżka dźwiękowa. Jeśli na przykład zatrzymacie sobie grę, będziecie mogli sobie posłuchać czasami właśnie takiej fajnej muzyki, takiej klimatycznej do tej gry.
Ale uważam, szczerze mówiąc, że The Walking Dead sezon drugi lepiej to rozegrał, bo tam mogliśmy właśnie po każdym ukończonym rozdziale było coś takiego, że mieliśmy inny utwór i to mi się bardzo podobało w dwójce. W jedynce tego niestety nie ma i to mi właśnie szkodzi trochę. Jedynie na końcu gry będziecie mieli fajny utwór, zobaczycie, jeśli przejdziecie grę. No i naprawdę zachęcam was do zagrania w tę grę, mam nadzieję, że wam się będzie podobać. No i chyba to by było na tyle, nie powiedziałem wam tutaj zbyt dużo, bo bym musiał użyć spoilerów, a nie chcę tego robić. Gra jest naprawdę fajna i polecam ją. Moja ocena to jest 8 na 10. 10 na 10 dałbym właśnie drugiej części, drugiemu sezonowi The Walking Dead. I tam właśnie, jeszcze na pewno kiedyś zrobię recenzję o tej grze The Walking Dead sezon drugi. Bądźcie właśnie, subskrybujcie kanał, jeśli wam właśnie się podobają moje recenzje. No i widzimy się w kolejnej. Trzymajcie się, cześć. Now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then.